Do udziału w warsztatach, które łączą dwie generacje wiekowe, skłoniło mnie to, że sama zaczynam wchodzić powoli do tej generacji tak 55 plus 60, a pracuję ciągle z ludźmi młodymi, z którymi trzeba jakoś nawiązać kontakt. Bywa tak, że oni rozmawiają ze sobą, a ja nie bardzo rozumiem, o czym oni rozmawiają. Taka moja ciekawość, tak mi się wydaje. Poza tym kilka lat temu porzuciłam teatr z pewnych powodów i chyba chciałam otworzyć sobie jakąś furtkę, żeby do tego wrócić. Myślę, że to była taka spontaniczne działanie. Przeczytałam, zaciekawiło mnie to bardzo, a szczególnie jakby w tytule to, że to będą językowe, to mnie zafrapowało. Nie było dla mnie problemem to, że to są międzypokoleniowe, to nie był dla mnie problem. A! Spadło coś? Oj, za energetyczna jestem. Myślę, że kontakt z młodzieżą i takie wieczory, spróbować coś nowego, coś innego. Ale się trochę bałam, bo tam było jeszcze o teatrze i tak myślę sobie, no nie grałam nigdy w teatrze, bo tam teatralno-językowe, tak się pojawiał taki motyw. Trochę byłam tym zdenerwowana i tak, a raz kozie śmierć, poszłam. Stwierdziłam, że mogę spróbować. Nigdy nie próbowałam takich rzeczy, więc dlaczego nie? Nowe osoby, jeszcze dodatkowo z dwóch różnych światów, bo w końcu mamy młodzież do lat 20, powiedzmy, i mamy właśnie osoby starsze, które mają zupełnie inny bagaż doświadczeń. Chciałam już wcześniej na jakieś zajęcia teatralne, ale się bałam, a potem napisałam, bo moi znajomi mi przekonali, żebym spróbowała i stwierdziłam, że sobie spróbuję. I napisałam e-maila i tam napisali, że są warsztaty międzypokoleniowe, a ja lubię starszych ludzi. Lubię ich, bo są strasznie uroczy i jak spotkam miłą panią w autobusie, to po prostu mi robi cały dzień. Martyna nie lubi słowa peace, a lubi słowo sztuka. Niezła sztuka. Z ciekawości, no i ze spotkania z młodymi ludźmi. Ten język młodzieżowy jest tak dynamiczny, że na przykład słowa, które były aktywne wśród młodzieży 3 lata temu, teraz już nie są. Bujać się! Ocynać się! Cringe! Witaj, ser! Bajer! Ściema! Alternatywka! Niebawa! Gloła! Cygarać! Zwała! Alternatywka mi się spodobała, bo to jest bardzo dobre określenie. Niekoniecznie tylko to, co tam młodzi tłumaczą, co to znaczy, ale to jest taka osoba, która jest alternatywą, prawda? No, więc mi się wydaje, że tutaj ja bym rozszerzyła znaczenie tego słowa. No, to mi się zapamiętało, jak gdyby weszło już do mojego języka. Nawet się córka śmiała ze mnie, że takiego słowa używam. XD, jak to mówi Mateusz, natomiast nie używam. Hi sista! Fajfy, bo to jest takie, powiedziałbym, bardzo rozrywkowe słowo. Jest to coś na zasadzie takich imprez, takich potańcówek. Jesieniara. To słowo mi się podoba. Jest fantastyczne, tym bardziej takie klimaty jesienne teraz są. Herbatka, kocyk, książka, dobry film. Jeszcze. Git. Ściempata, rewelacja po prostu. Oni tak, mili są, rozmawiają z tobą grzecznie, ale nie pomogą. Ale nie pomogą i myślę, że na określenie takiego sposobu bycia jest świetne słowo. Czy mogę przeczytać to słowo, bo ono jest bardzo fajne.
Pity grillić. Polubiłam go. Bo jest to słowo, nie wiem czy wiecie, ale o szacunku i o miłości do drugiego człowieka. Lubię słowo, które jest przede mną. Pity grillić. Bardzo fajne słowo. Profilować to można zaglądać, podglądać, przeglądać. Komuś zaglądać zza pleców. Fruwajki to są taka młodzież, która się już czuje dorosła, ale nie jest dorosła, tylko się tak czuje. Bardzo mi się podoba czasolep, bo to słowo jest dla mnie super. Dla osób, no to w ogóle dla każdego pokolenia jest doskonałe. Każdy by chciał mieć taki czasolep, żeby sobie gdzieś tam cofnąć coś, żeby coś się nie zdarzyło, albo żeby coś tam się odwróciło. Brat rura, nie pamiętam co to znaczyło, ale, ale jest niesamowite to słowo w wymowie i jak tylko sobie przypomnę co znaczy, to na pewno gdzieś tam się pojawi w języku codziennym. I też go chyba będę wykorzystywać. Nudni, powolni. Dziadki po 40. Stare pierdoły. Przemądrzali, sklerotycy. Dupotrójcy. Upierdliwi, przemądrzali. Dziadyli! Ta bariera pokoleniowa już w tym momencie jest widoczna. Po prostu, że dziecko się wstydzi, że matka mówi jak stary piernik i tak dalej, i tak dalej. I dziecko się wstydzi za to, że ta matka jest taka nie na czasie. Po prostu. Każde pokolenie ma swoje słowa, które częściej używa. Potem gdzieś tam w miarę wieku, jak gdyby czasem się o tych słowach zapomina, też była okazja do tego, żeby sobie przypomnieć nawet te z czasów młodości, których się nie pamięta. Podział języka właśnie na język starszych osób i nas jako młodzieży. Gdzieś właśnie przy okazji tych warsztatów to się złączyło, to gdzieś złapało taki gdzieś wspólny środek. Uczymy się od młodzieży właśnie takiego luzu do życia, do sytuacji. To jest taka okazja, żeby się trochę poznać, przynajmniej na ten czas bycia wspólnego na warsztatach. Bo wiadomo, że każdy warsztaty się kończą, każdy sobie pójdzie swoją drogą. Nie? Jadzia lubi słowo motyl, a nie lubi słowa Jadźko! To, co najbardziej wyniosę z tych warsztatów, to, że poznałem nowych ludzi. Nowych wspaniałych ludzi, nowe wspaniałe osobowości i to na pewno zostanie mi w sercu i w pamięci. Ania bardzo lubi słyszeć słowo kurde blade, a nienawidzi słyszeć słowa żabcia. Im więcej tych ludzi do siebie przyjmiemy i im więcej będziemy otwarci, aby tych osób poznać, tym to życie może być takie ciekawsze, jakieś urozmaicone. Nie trzeba się bać kontaktu nawet z osobami starszymi. Te słowa, które tutaj trzeba było czy wymyślać, czy pracować nad tymi słowami, nie były tak ważne, bo to człowiek tworzy słowa. I najważniejsze jest bycie z drugim człowiekiem, że jeśli się spotyka ludzi właśnie takich o otwartych umysłach i takich sercach, gorących sercach, to życie nabiera sensu. Bycie z ludźmi. Pięknie.